Niewiele osób wie, co łączy księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa z Jelczem Laskowicami. Probus to pierwszoplanowa postać w historii Polski XIII wieku. Wyprowadził Śląsk z rozbicia dzielnicowego i konkurował z Władysławem Łokietkiem o uzyskanie polskiej korony. Starannie wychowany na dworach w Salzburgu i Pradze, nie tylko wprawnie władał mieczem, ale układał piękne pieśni rycerskie. Po powrocie na Śląsk spotkały go twarde realia zwaśnionego kraju. I tak nocą 18 lutego 1277 roku przebywającego na zamku w Jelczu 20-latka napadł jego własny stryj, Bolesław II Rogatka. W tle rozgrywał się konflikt terytorialny. Rogatka rościł sobie prawa do 1/3 ziem księstwa wrocławskiego. A gdy się spotkał z odmową, nie bawił się już w dyplomację. Uwięził bratanka na zamku we Wleniu i zaczął zajmować sporne ziemie. W konflikt włączyli się kolejni książęta. Za Henrykiem stanęli Przemysł II Wielkopolski i Henryk III Głogowski. Problemy księcia chcieli obrócić na swoją korzyść Otto V Długi z Brandenburgii i Wielkopolanin Bolesław Pobożny. 24 kwietnia 1277 roku w okolicach miejscowości Stolec doszło do rozstrzygającej bitwy. Zwycięsko wyszedł z niej Rogatka, a młody książę musiał kolejne miesiące spędzić w odosobnieniu. Wolność odzyskał dopiero pod koniec tego samego roku, kiedy zgodził się na warunki ugody. Porywczemu stryjowi oddał Środę Śląską, Ottonowi V Krosno Odrzańskie, a Bolesławowi Pobożnemu zapłacił okup. W następnych latach Probus udowodnił przemyślaną i konsekwentną polityką, że potrafi podnosić się z niepowodzeń i osiągać znaczące sukcesy. U szczytu powodzenia władał ziemiami od Krosna Odrzańskiego aż po Wisłę. Latem 1289 roku przegnał Łokietka z Krakowa i zajął Wawel. A jego dyplomaci zabiegali o zgodę papieża na koronację. Upragniona korona nigdy nie była tak blisko. Nagła śmierć 23 czerwca 1290 roku przerwała te sny o potędze. Kroniki mówią o otruciu. O Henryka upomniał się jelczański pech.